gdyby nie te poszczególne ogniwka, często ślepy traf, często trochę szczęścia, często intuicja, to byśmy nie rozmawiali dzisiaj tutaj. Ja żyję dzięki temu, że ten łańcuszek jest prawie tak bogaty, jak to, co mam na szyi. Także tych wątków jest dużo. Nie wiem, czy po kolei wszystko opowiadać, bo to jest długa jednak historia składająca się z drobiazgów, ale to wszystko się złożyło na moje życie. Ja jestem Lwowianką, dla mnie okupacja zaczęła się 2 lata później, w 1941 roku dopiero. I właśnie w tym roku miałam pójść do szkoły. Kończyłam 7 lat. No zamiast do szkoły poszłam do getta we Lwowie. Byłam analfabetką. Moja mama, mądra i zapobiegliwa, kupiła elementarz, zeszyt, ołówek i zaczęła mnie uczyć czytać i pisać. Babcia powiedziała, chyba zwariowała się, trzeba kupować chleb i suszyć, a suchary robić, a nie uczyć dziecko. A moja mama powiedziała, nie wiem, jakie będą jej losy. Ona może się zdarzyć, że będzie sama i musi mieć umiejętność porozumienia się ze światem. No i można powiedzieć, jak w anegdocie, że wykrakała, bo ja rzeczywiście do końca wojny potem byłam sama. Ale umiałam trochę pisać i czytać. Historię Holokaustu, ja niechętnie do niej wracam. Ja nie mam tego kramiku z Holokaustem, ale teraz po przymierzaniu się przez kilkadziesiąt lat do pudła ze zdjęciami, do którego tylko wrzucałam, trafiłam na malutkie zdjęcie mojej siostry, takie legitymacyjne. I to jest, ona jest starsza ode mnie 8 lat. To jest zdjęcie oderwane chyba z legitymacji szkolnej we Lwowie. Na drugiej stronie jest taki różowy klej od tej i to jest jedyne zdjęcie, jakie ze mną było przez całą wojnę. Jak przeczytałam to, co ja tymi kulfonami strasznymi napisałam, to pierwszy raz wspominając okupację, rozryczałam się. Bo zdałam sobie sprawę, jak strasznie ja musiałam się czuć sama, jak bardzo potrzebowałam, żeby ktoś o mnie myślał, że napisałam na drugiej stronie: kochanej Lenusi, od kochanej Genii na pamiątkę. I pierwszy raz właściwie, mimo że nie pierwszy raz wspominałam i pisałam już kiedyś ten życiorys, nic mnie tak nie rozwaliło, jak to malusieńkie zdjęcie. Bo rzeczywiście ja całą wojnę potem przeżyłam sama. Myśmy wychodziły z mamą z getta lwowskiego 2 razy. Za pierwszym razem, można powiedzieć, że zamożnie wychodziłyśmy. Cała rodzina jeszcze jakoś tam żyjąca złożyła się wszystko, co mieli. Majątkiem wtedy był kupon materiału, jakieś perfumy, trochę złota, obrączki. Także to była duża walizka i z tym myśmy miały wyjść z getta. Dołożył do tego sporo taki daleki kuzyn, który miał małą dziewczynkę, młodszą ode mnie jeszcze. Niestety z semickim wyglądem, ale dał wszystko, co miał, żeby mama zabrała tą dziewczynkę też. Ponieważ moja mama całe życie mieszkała we Lwowie, bała się, że tam może spotkać kogoś na ulicy, więc chciała szybko wyjechać z Lwowa do Warszawy. Drugi taki wątek w moim życiu, w naszym życiu, mamy mojej siostry i mojej mamy, jest Niuśka. Niuśka to była przyjaciółka szkolna mojej siostry i dzięki niej ja wychodziłam z getta, bo mnie było łatwiej jako dziecku. Ja byłam łącznikiem. Przynosiłam papiery fałszywe dla mamy i dla mnie. No w ogóle ja byłam taki łącznik. Nuśka dała swoje papiery mojej siostrze,
część papierów, nazywała się Węgrzyn. Jakiś kaligraf dopisał Owicz i moja siostra jako Eugenia Węgrzynowicz wcześnie wyszła z getta, bardzo wcześnie. I wyjechała na roboty do Niemiec, bo tam było najłatwiej się przechować. Pisała stamtąd do mojej mamy, żeby mama przyjechała koniecznie, no taki szyfr dosyć czytelny, przyjedź, bo tu jest bardzo dobry dla nas klimat. I moja mama chciała wyjść z getta, wyjechać do Warszawy i zgłosić się na roboty do Niemiec. Żeby się nie plątać po dworcu, dlatego to poprosiła takiego kolegę Niusi, może trochę adoratora, żeby kupił bilety, tak żebyśmy my we trzy z tą małą dziewczynką przyszły na dworzec, wsiadły do nocnego pociągu i szybko wyjechały. No i przyszliśmy na dworzec, on był wysokim facetem i o dziwo on nagle zaczął stawać na palce i się rozglądać. Długo się nie rozglądał, jak zjawił się koło nas w skórzanym płaszczu gestapowiec, powiedział kom-kom i wziął nas na posterunek dworcowy. Miał klucz do takiego małego pomieszczenia, po niemiecku mówił. Moja mama mówiła po niemiecku, bo pierwszą wojnę światową ona jako dziecko spędziła w Wiedniu, dziadkowie z dziećmi uciekli do Wiednia. Ale od pierwszej chwili moja mama wiedziała, kto to jest. Udawała, że nie poznaje, on też udawał, że nie poznaje. No był to pan coach, dobrze zapowiadający się tenisista wtedy i student germanistyki we Lwowie. A znała go stąd, że jego brat wynajmował pokój u moich rodziców i on go odwiedzał czasem. Oboje udawali, że się nie znają. No i naprzód mama weszła, myśmy tam za drzwiami czekały z tą małą i z tym tadziem, który nas niby przewoził. Potem walizka była już tam u niego w pokoju, ta duża. Potem myśmy dwie były wezwane przez niego, już do nas po polsku mówił oczywiście. I jeszcze pytał tą moją taką kuzyneczkę, gdzie ciocia ukryła pierścionki? Ona taka malutka powiedziała, tu jakieś rejtuzy miała. No oczywiście tam żadnego pierścionka nie było, więc widział, że już wszystko, co było wartościowe, już widział to. No potem tego tadzia tak przesłuchał też i powiedział, no to teraz się ubieramy i jedziemy na gestapo. Ja nie miałam dużo lat, ja wtedy miałam 42, 8 i szliśmy wieczorem, nocą przez Lwów. Ja go wzięłam za rękę, ciągnęłam i mówiłam mu, że ja bardzo nie chcę iść tam, gdzie on nas prowadzi. Długo mu to tłumaczyłam. I on w pewnym momencie stanął, powiedział, to wracajcie sobie do getta. Wziął walizkę i poszedł w ciemną noc. Tadzio został z nami, coś mu było w nogę, więc kuśtykał. Poszedł sobie też w swoją stronę, a mama zajrzała do torebki i uznała, że on od początku wiedział, że on nas nie zaprowadzi na żadne gestapo, bo jemu nie chodzi o to, żebyśmy my były na gestapo, tylko jemu chodzi o tą walizkę i te pieniądze, co wyjął z mamy torebki, bo zostawił jej w portmonetce pieniądze na nocny tramwaj i dokumenty, na szczęście te fałszywe, co ja przemycałam. I wróciłyśmy do getta, kuzynka wróciła, ta malutka, do ojca, nie przeżyła, tak jak prawie nikt z mojej rodziny. Z całej rodziny ocalałyśmy my trzy. Mama, moja siostra i ja. I właściwie każda z nas dzięki tej Niusi, takiej narzeczonej, tego tadzia, który absolutnie uważam był umówiony z tym. No i getto się już zaczęło rozsypywać, już
Lwowskie getto było otoczone nie murem, tylko płotem drewnianym. I to już była taka likwidacja getta, że z zewnątrz ludzie przychodzili, zima była. Przychodzili i brali te deski z płotu na opał. Także wyjść wtedy z getta było bardzo łatwo, po prostu się wychodziło w dowolnym miejscu. Ale myśmy już nie miały z czym wyjść, więc wyszłyśmy w jednej teczce. Mama miała jedną zmianę bielizny dla mnie. No i to, co miałam na sobie. Wyszłyśmy, tak, można powiedzieć, tak jak stałyśmy. No i zaczęłyśmy chodzić po Lwowie długo. Nie wiadomo, co ze sobą zrobić. Jak już tak padałam ze zmęczenia i głodna byłam, i już zmierzch się zbliżał, nie ma gdzie spać. Ja powiedziałam do mojej mamy, wiesz, wejdźmy do jakiegoś dużego, wysokiego domu, weźmiemy się za ręce i wyskoczymy razem. Ale moja mama miała ogromną siłę witalną. Szarpnęła mnie za rękę, przemilczała, słowa nie powiedziała. Weszłyśmy do kamienicy, która była przed wojną naszą kamienicą. Mieszkaliśmy tam na pierwszym piętrze, dwoje właścicieli, mój ojciec i jego siostra, a na dole był stróż. A jaki adres? Łyczakowska 63. To nie jest Górny Łyczaków, tylko jeszcze bliżej rynku, bliżej Śródmieścia. Dozorcą był Leon Mielnik. Ciekawe, że pamiętam te nazwiska. No jak nas zapukała mama, jak nas zobaczył, prawie zemdlał, się przeraził, ale wpuścił nas. No dał nam jakiś chleb ze smalcem czy coś, dał herbatę. I powiedział, że poczekamy jeszcze chwilę, aż noc zapadnie, i zaprowadził nas przez podwórko do piwnicy, gdzie był skład węgla. No on palił tam. Przyniósł krzesełko jedno i zostawił, a mama go poprosiła, żeby on poszukał gdzieś miejsca dla mnie. Bo do tych Niemiec na roboty to nie bardzo z dzieckiem można było chyba jechać. No i on rano przyszedł, coś tam przyniósł nam znowu do jedzenia i byłyśmy tam dwie noce. Mama siedziała na krzesełku, ja siedziałam na węglu z głową, spałam na jej kolanach. Szczury były tam, ale nie zjadły nas. Po dwóch takich nocach, dwóch albo trzech, nie pamiętam, on przyszedł z wiadomością, że on ma dla mnie miejsce. To była trzypiętrowa kamienica z dwiema oficynami. I w jednej, no, od frontu były porządniejsze mieszkania, w oficynach były takie sobie marne. To był dom z wodą bieżącą, zgazyfikowany, ale te oficyny to były pokoiki pojedyncze, pokój z kuchnią. Znalazł tam kwiaciarkę taką, która chodziła na targ z kwiatami i miała jedną nogę, drugą miała przypinaną protezę. No mama tę resztkę pieniędzy, które miała, dała jej. Zaprowadzili mnie tam do niej. Okropna kobieta była. Stara, brzydka, złośliwa twarz taka. Jeden pokoik, jedno łóżko. I mama mnie tam u niej zostawiła. Nie wiem, jak się z nią umówiła, czy będzie jej przysyłała jakieś pieniądze, czy nie wiem, tego już nie wiem. Mama jeszcze dwie noce była w tej piwnicy, ale po tych dwóch nocach udało jej się wyjechać ze Lwowa. Jak ona się zorientowała, że mamy już nie ma, to ona przyszła wieczorem z targu, ubrała mnie i wyrzuciła za drzwi. A przez tych parę dni to karmiła mnie takimi obrzydliwymi, słodkimi, zmarzniętymi kartoflami. I ja wtedy chyba w tym łóżku siedząc właśnie napisałam na odwrocie tego zdjęcia mojej siostry, że kochanej Lenusi, kochana Giena, wyrzuciła mnie wieczorem za drzwi. Jedyny adres, jaki ja znałam, to do Nuśki.
bo tam chodziłam po te papiery, po kontakty. No więc się zjawiłam u nich w domu. Nuśka mieszkała z rodzicami, mama była Ukrainką, on był Polakiem, jej ojciec. No i tadzik tam przychodził, bo był adorator Nuśki. No jak mnie zobaczyli, to oczywiście zostawili mnie na noc. Położyli siennik na podłodze i oblali mi całą głowę naftą, bo moja głowa chodziła osobno, była tak zawszona. Owinęli to ręcznikiem. No rano zaczęli się zastanawiać, co robić dalej. Nie mogli mnie tam trzymać. Więc postanowili, ponieważ wiedzieli, że mama miała zamiar jechać do Niemiec, to postanowili, że pojadą ze mną, ten tadzik i Niuśka, do Warszawy, odszukają na Skaryszewskiej, bo tam był ten taki plac zbiorczy dla tych, co złapanek i tych, co chcieli sami jechać do Niemiec, i że tam odszukają mamę. Przyjechaliśmy do Warszawy, oni wynajęli pokój na Polnej, bo przyjechaliśmy wieczorem. I rano zostawili mnie w tym pokoju i powiedzieli, to jedziemy szukać mamy. No i ja siedziałam w tym pokoju i myślałam tak, czy oni wrócą w ogóle, a jeśli wrócą, czy wrócą z policjantem, czy też nie wrócą i przyjdzie sam policjant. Aha, a całą noc oni coś szeptali, ja niby spałam, ale ja słyszałam. Otóż on chciał właśnie się mnie pozbyć, a ona go błagała, żeby tego nie robił. Wspaniała dziewczyna była. Udało jej się go przekonać. Przyjechali z tej Skaryszewskiej oboje i powiedzieli, mama dała nam adres, gdzie mamy cię zaprowadzić. Zaprowadzili mnie na Chełmską, do dozorców znowu, taka para małżeńska, i tam mieszkała ich córka z mężem i ich wnuczek. No i tam siedziałam u nich. Ten chłopczyk na przykład zapytał mnie, a jak we Lwowie w szkole, jakie stopnie stawiali, co było najlepszym stopniem? Ja nie miałam pojęcia, bo ja nie zdążyłam pójść do szkoły przecież, ale uznałam, że numer jeden jest taki najlepszy, to powiedziałam jedynka. Bardzo się zdziwił, powiedział, w Warszawie to jest pała. No ale jakoś przełknął to. I tam siedziałam parę dni. Po paru dniach przyszła wiejska kobieta z takim tłumokiem w prześcieradle, takie bańki, i zapytała, czy tu jest dziewczynka Lenka. No to ja wstałam, powiedziałam, że to ja. To ona powiedziała, twoja mama kazała mi cię zabrać. Muszę późniejszą relację włączyć. Moja mama poszła na przeświadczenie. Niemcy bardzo pilnowali, żeby zdrowych ludzi wysyłać. Coś wykryli w mamy płucach. Cofnęli ją. Powiedzieli, że nie może jechać do Niemiec. Mama była w rozpaczy, ale obok siedziała chłopka, złapanki taka, która też ryczała, że ma jechać do Niemiec. I moja mama powiedziała, zamienię się z panią. Ja pojadę za panią, ale za to, żeby pani wzięła moje dziecko, i podała jej adres. I tak się stało. Ona wyszła, przyszła po mnie, zabrała mnie pociągiem do Mińska Mazowieckiego, a od Mińska, nie wiem ile to kilometrów, ale dla mnie to było strasznie daleko, piechotą poszłyśmy do wsi Wiśniewo. Przyszłyśmy nocą, nie wiem co ona powiedziała swoim siostrom, sąsiadom, skąd wzięła dziecko, nie wiem. To była biedna chałupa, były trzy siostry, mąż jednej z tych sióstr, a po roku czy dwóch jeszcze się zjawił ich brat, który siedział w Oświęcimiu, ale za jakiś, za kradzież, nie wiem za co, wypuścili go. Także było pięć osób tam, ja szósta. A gospodarstwo maleńkie, nie wiem, trzy, cztery morgi, tam zwyczajnie oni głodowali. Oni mnie nie traktowali źle, ale
Ja dałam tak jak oni, czyli prawie nie jadaliśmy, ale na przednówku to już w ogóle nie było co jeść. I ja miałam sienniki z pani, jakieś tam jedzenie, a oni mieli za darmo pastucha, co na wsi było bardzo cenne, bo każda para rąk dorosłych była potrzebna do pracy w polu. Ja u nich spędziłam 3 lata do końca wojny. W tym czasie ona zawszawiona byłam, bardzo mnie lubiły wszy. Właściwie już nawet nie zawszawiona, tylko miałam z tyłu głowy taki parch. Nie miałam żadnych nowych ubrań, to jedno w czym wyszłam z getta. To się zrobiły dziury, no, nogi mi rosły. Nie miałam, miałam tą jedną parę butów, więc o 5 rano jak wyganiałam krowy, to nawet w lecie. Trawa jest bardzo zimna, bo rosa jest zimna. Do dzisiaj mam odmrożone nogi. No i tak egzystowaliśmy. Ona od czasu do czasu jeździła do Warszawy. Aha, a moja mama, o, cofnę się. Pojechała do Niemiec i tam zrobili drugie prześwietlenie płuc i znowu mamę cofnęli i wysłali z powrotem do Warszawy. Mama wróciła do Warszawy i poszukała pracy u takich państwa kaczorowskich na Wilczej jako niańka do dzieci. On był kamasznikiem. Po wojnie zresztą miał dosyć elegancki sklep z butami na Nowym Świecie. Mieli 2 córeczki. Mama tam była niby niańką, ale właściwie była od wszystkiego, była służącą. Sprzątała, gotowała, prała i dziećmi się zajmowała. I ta moja Andzia, chłopka moja, od czasu do czasu jeździła do Warszawy. To były jedyne pieniądze, jakie w tym domu były. Zawoziła ser, śmietanę i wstępowała do mojej mamy. 2 razy się zdarzyło, że państwo kaczorowscy pozwolili przywieźć mnie do mamy. Jeden raz, no jak były święta, oczywiście kościelne święta, to jeszcze normalnie jakoś przebiegło, a drugi raz przywiozła mnie do mamy, jak paliło się getto. To była Wielkanoc i wtedy mama piekła ciasto, sprzątała. Ja jej podjadłam 2 czy 3 migdały, które były przeznaczone do ciasta. I mama popatrzyła przez okno, no te czarne chmury były na niebie i mama powiedziała, popatrz, to palą się nasi bracia. I tak dlatego pamiętam, że to były święta. I to był ostatni raz, kiedy widziałam mamę. Przyszła moja Andzia, zabrała mnie z powrotem na wieś. No i jest zima 45. Ja z parchem na głowie, z dziurą w tej jednej sukience. Wrócił wtedy z Oświęcimia brat Andzi, który był jedyny czytający i piszący w tej rodzinie. I trochę mnie uczył, nawet jakieś dyktanda mi robił. No i zdjął cholewkę z tych moich butów, które już siłą rzeczy były za małe na mnie, a podeszwy już w ogóle nie było i wystrugał takie chodaki z kawałka drewna, przybił to gwoździem i tak urzędowałam. I w środku zimy, znaczy już po wejściu wojsk rosyjskich do Warszawy, za zamarzniętą szybką ktoś zapukał. Ja popatrzyłam, mama. Moja mama przyszła, pociągi jeszcze nie chodziły. Przyszła 100 kilometrów piechotą do mnie. No pierwsza rzecz, jaką zrobiła, to poszła do sąsiedniej wsi, gdzie były zakonnice, które aptekę jakąś prowadziły. Kupiła jakąś maść i mnie wysmarowała tą nieszczęsną głowę. Zdjęła ze mnie ten parch. Tam się myło, wszyscy się myli 2 razy w roku. Grzało się wodę i wtedy się myli.
te kobiety były z warkoczami, które też chodziły same, bo to tych wszy było od diabła. No krótko mówiąc, mama pobyła parę dni, wyleczyła mi tą głowę i powiedziała do mnie i do nich, że chciałaby, żebym jeszcze na troszkę została, bo mama musi wrócić do Warszawy i jakoś poczekać, aż moja siostra z Niemiec wróci. Wtedy się pisało na słupach, na murach, karteczki, ludzie się poszli. Odnalazła mama moją siostrę i na chorzej w oficynie na pierwszym piętrze znalazła pokoik. Front był cały w gruzach, a w oficynie był pokoik. Pokoik był świetny, tylko nie miał sufitu. Więc jak już byłyśmy we trzy, to miałyśmy jedno łóżko polowe i parasol. Jak padał deszcz, to nie było dachu. No ale byłyśmy już trzy. No i przyszła wiosna, ponieważ ja byłam chuda jak szczapa i nigdy nie byłam jakąś silną dziewczynką. To mama się bała, że w tej kupie gruzu od frontu są trupy na pewno. No to ja, taki patyk anemiczny, mogę złapać, nie wiem, gruź, no cokolwiek. I załatwiła mi miejsce w żydowskim domu dziecka w Zatrzebiu. To był, ja wiem, kwiecień może. I ja tam byłam w tym domu dziecka. Poza dwoma nazwiskami nie pamiętam stamtąd nikogo, ale pamiętam, że właściwie z całego mojego dzieciństwa to był najszczęśliwszy okres. Nie musiałam pamiętać, co mi wolno mówić, a czego nie. Były dzieci. No i dostałam pierwszy raz w życiu książki szkolne, bo tam taka, tam na miejscu zrobili szkołę. W siódmym niebie byłam. Z jointu czy skądś przychodziły jakieś ubranka, sukienki, były dzieci, śpiewało się, rozkosz. Ja do dzisiaj wspominam świetnie ten okres. Ale krótko tam byłam, bo w Warszawie moja siostra nie mogła dostać pracy. Dostała w Katowicach pracę i mieszkanie, pokój z kuchnią. No więc wrzesień do szkoły trzeba, mama mnie odebrała, także ja tam parę miesięcy byłam w tym raju. I w Katowicach poszłam pierwszy raz w życiu, miałam 11 lat, pierwszy raz w życiu poszłam do szkoły. I tu się zaczyna drugi wątek, bo tak, przestałam być Żydówką, nie z własnej woli, jak weszli Niemcy. Przeżyłam na wsi wspaniale ten okres, bo mama mnie nauczyła poza pisaniem i czytaniem wszystkich paciorków. Także byłam bardzo dobrze wyszkolona. No, z chłopami chodziłam na pogrzeby, do kościoła. Byłam bardzo dobrze wyedukowana. Do tego stopnia, że po mnie na tą wieś mama już nie przyjechała sama, tylko wysłała moją siostrę. A moi gospodarze, ja byłam przydatna, taki za darmo pastuch, powiedzieli, jak zostaniesz u nas, to my ci damy na własność 5 kur. Przyjechała moja siostra i mówi, no to jedziemy do Warszawy. Ja powiedziałam, ja nigdzie nie jadę, bo ja tu mam kury, bo ja już zaczęłam liczyć, jak te kury mi zaczną nosić jajka. I potem będę miała drób. No, ja już byłam w ogóle gospodyni pełną gębą, bogata. I powiedziałam jej, ja nigdzie nie jadę, bo ja tu mam kury. No to ta 8 lat starsza ode mnie siostra, no niby powinna trochę rozumu mieć. I okazało się, że miała, bo powiedziała, no jak nie pojedziesz, to co ja powiem mamie? No to był argument. Bo mama, to ja powiedziałam, no dobrze, to pojadę. No i pojechałyśmy do tej Warszawy, już pociągi chodziły i właśnie na tą Chorzą. A potem pojechałyśmy już wszystkie trzy do Katowic, ja do szkoły.
I mama chciała unormować jakoś nasze papiery jakieś. No przecież to wszystko, siostra się nazywa inaczej. My jesteśmy jakieś kozłowskie, co to w ogóle. Moja mama jest Maria. Jedyne, co było prawdziwe w tym życiu, do dzisiaj zresztą, to jest imię moje. Bo ja rzeczywiście miałam prawdziwą, nie taką marną, podrobioną metrykę, takiej Helenki Kozłowskiej z Opatowa, która umarła jako dziecko i jakoś od księdza to odkupiono, więc to było prawdziwe. Jak mama powiedziała, że trzeba jakoś uregulować te papierowe sprawy, to ja powiedziałam nigdy w życiu. Ja nie powiem w szkole nagle, że ja nie jestem Kozłowska, tylko Alter. Ja nie powiem, że moja mama z domu nie jest Kamińska, tylko Szapira. I w ogóle nie chcę w życiu już słyszeć niczego o żydostwie, dosyć tego nieszczęścia. I mama wybrała taką połowiczną drogę. Zostawiła te dane. Ja do końca 5 lat temu wyprostowałam to dopiero sądownie. Miałam nie swoją datę urodzenia, co mi się szalenie nie podobało. Chciałam mieć swoją. I nawet zapytałam mamę, dlaczego tego nie sprostowałaś. To mama powiedziała, dla kobiety zawsze jest lepiej, jak ma rok mniej, bo ta dziewczynka była rok młodsza ode mnie. W związku z tym, że rok młodsza, to mnie w Katowicach posłali do 3. klasy, a powinnam była pójść już do 4. Także dosyć późno tą maturę zdawałam, ale jakoś sobie poradziłam potem. Krótko mówiąc, wyrzekłam się żydostwa. Nie chciałam słyszeć o tym nieszczęściu, ale mama mi chciała uszyć spódniczkę szkolną granatową układaną i u krawcowej miałam przymiarkę i przyszłyśmy i wisiała spódniczka takich rozmiarów. I mama powiedziała do pani, do tej krawcowej, to przecież na Lenkę za duże. Ona mówi, nie to, bo to nie jest na Lenkę, tylko to jest na Natę Zygielman. I okazało się, że Nata Zygielman mieszka, prawie razem mieszkamy. Tak jak nie chciałam słyszeć o żydostwie, ona miała bardzo semicki, śliczna, ale bardzo semicka uroda. To zresztą nie wiem, czy powiedziałam. Nata Zygielman to była późniejsza Natasza Zylska. Ta od piosenki Kasztany, od piosenki Piotruś, dużo. To była wtedy jedna z czołowych piosenkarek polskich. Krótko mówiąc, zaprzyjaźniłyśmy się, właściwie żyłyśmy jak siostry. Moja mama pracowała w szpitalu, miała nocne dyżury. Ja więcej u niej w domu z jej mamą bywałam niż z moją. Ja byłam chowana dalej, właściwie sama się chowałam, bo tylko mama pisała kartki. Na gazie stoi zupa, to sobie odgrzej. Więc ja byłam korespondencyjnie przez mamę dalej chowana. Na tą przyjaźniłyśmy się szalenie. Wyjechała. I przez nią trafiłam do tak zwanego klubu żydowskiego w Katowicach na Pocztowej chyba tak. Dużo Żydów tam przychodziło, bo tam właśnie był klub, starsi panowie grali w szachy i powstał wielki chór. Nawet teraz odnalazłam zdjęcie tego chóru z okazji którejś rocznicy powstania w getcie. Ogromny chór. I tak jakoś się o żydostwie wtedy się ze socjalizmu nie mówiło, nie było takiej sprawy, ale wśród młodzieży, myśmy miały po 15-16 lat już wtedy, modnie było bywać u Żydów. Tam raz w roku był bal taki, no myśmy były gwiazdy tam. W tym chórze śpiewałyśmy obie, nie rozumiejąc prawie ani słowa. Śpiewałyśmy Sprend Idełech Sprend, jak papugi nauczone.
I solowo Nata śpiewała, a ja recytowałam. I właśnie odnalazłam zdjęcie tego ogromnego chóru. I ja z boku stoję i coś recytuję. I przez nią jakoś tak weszłam w tą gminę, w ten chór, w to towarzystwo. Wróciłam do tego, że ja jestem Żydówką. Nigdy nie chodziłam z tabliczką, że jestem Żydówką. I nigdy się nie wypierałam tego. Kto chciał, to wiedział. Zdałam maturę w Katowicach, poszłam na studia do Warszawy. Nata poczekała rok, ona wcześniej zdała maturę, była rok starsza ode mnie. Poczekała rok, bo obie wybierałyśmy się do szkoły teatralnej. Parę dni przedtem, zanim papiery z kuratorium z Katowic poszły do Warszawy, ja sobie uświadomiłam, że ja nie mogę być aktorką, bo ja mam bardzo mało nośny głos. Dykcję miałam dobrą, nawet kiedyś na jakimś takim zjeździe amatorskich zespołów w Warszawie profesor Bardini, ja wtedy byłam rok przed maturą, powiedział, no to jak skończysz, to przyjdź do szkoły teatralnej na egzamin. Ale ja swoje wiedziałam, byłam dosyć rozsądna, uznałam, że ja nie będę aktorką, bo mnie nikt nie usłyszy na widowni. I ta Nata rok na mnie czekała, pojechałyśmy obie do Warszawy, ja przekreśliłam szkoła teatralna, napisałam Uniwersytet Warszawski i zaczęłyśmy studiować w Warszawie. Ja codziennie przychodziłam do niej na Miodową, bo ja na Krakowskim, tak o drugiej po wykładach przychodziłam tam na Miodową do tej szkoły teatralnej. Ona miała fajnych kolegów, był taki Jurek Dobrowolski, był Połomski, no tak fajne towarzystwo było, przychodziłam. I po roku właśnie oni, znowu była komisja kwalifikacyjna do szkoły teatralnej i na tych koledzy otworzyli drzwi i mnie wepchnęli na tą komisję. No i tam w komisji siedział Zelwerowicz, słynny wówczas groźny bardzo, profesor Popiół, który był od dykcji. No, taka plejada gwiazd. No jak już mnie wepchnęli, to ja jakiś wierszyk powiedziałam. Chyba nawet pamiętam, co? Taki wierszyk, wiersz Gałczyńskiego, Inge Bacz. Posłali mnie na górę do lekarza, który pukał w kolana, czy ja reaguję prawie. No takie badania. No i wyszłam z tej komisji, podali termin egzaminu już prawdziwego, bo to kwalifikacyjny tylko. A ja pojechałam do mamy, do Katowic i miałam pierwszą praktykę dziennikarską, bo ja poszłam na wydział dziennikarski w Dzienniku Zachodnim i na ten egzamin do szkoły teatralnej nie pojechałam już. No i skończyłam studia. Wróciłam do Katowic i zaczęłam pracować w radiu, bo w radiu nie trzeba mieć takiego nośnego głosu, bo jest mikrofon, jak wiadomo. Nata studiowała 2 lata chyba na wydziale estradowym. Wyrzucono ją z tej szkoły właściwie dla mnie nie do przyjęcia pretekstem, podobno, ja tego nie, głowy bym za to nie dała, ale w pewnym momencie powiedzieli, że ona ma mało estradową urodę, bo bardzo semicką. I ona skończyła studia na drugim roku chyba, po drugim roku, wróciła do Katowic i zaczęła śpiewać dużo z orkiestrą Waldemara Kazaneckiego, taką radiową, jego żona, o dziwo, Abba Kazanecka. Ona była pierwsza Abba, jaką znałam. Pisała teksty, on pisał muzykę i Nata się stała, Natasza Zylska, znana wówczas
Myślę, że starszym ludziom do dzisiaj pamiętana piosenkarka. Dużo w różnych rozgłośniach jej piosenek ciągle jest nadawanych. Przerwała tę karierę i pojechała z wizytą do cioci do Tel Awiwu. I tam poznała takiego dziennikarza z Łodzi, Włodka Bieleckiego. I wybuchła ogromna miłość. No więc tam nie mogła zostać, bo była turystycznie tylko. Wróciła do Polski, starała się o paszport dosyć długo. Tam wyszła za mąż za niego i wróciła do Polski, żeby emigracyjny, normalny wyjazd. Długo to trwało, w końcu się udało, wyjechała. Na 20 lat rozstałyśmy się. Kontakt z nią miałam tylko taki, że moja mama już wtedy była w Australii u mojej siostry, która wcześniej wyjechała do Australii. I jej mama pisała do mojej mamy do Australii, a moja mama do Polski, że u Naty tata wyszła. Nie, że wyszła za mąż, to wiedziałam, że urodziła się jej córka. Wiadomości do mnie dochodziły z drugiego kontynentu, stamtąd po przeciwnej stronie globu. Nie widziałyśmy się 20 lat. Po 20 latach ona już nie z tym mężem, ale z nowym mężem przyjechała z jedną z pierwszych wycieczek z Izraela do Polski. Po 5 minutach było tak, jakbyśmy się nigdy nie rozstały. I od tego czasu ja zaczęłam jeździć do niej, do Izraela. I już tak ona się rozchorowała bardzo ciężko na raka. I ja z nią byłam prawie stale. Do Polski przyjeżdżałam na 2-3 tygodnie, już byłam na emeryturze, więc już mogłam ten czas regulować sama. I byłam z nią do jej ostatniej godziny, że tak powiem, w szpitalu. Do jej śmierci. Wspaniała, trudno powiedzieć, przyjaźń, bo to właściwie była prawie moja siostra. A teraz mam jedyną siostrę, jaką mam jeszcze, moją, tą ocaloną przez Nośkę ze Lwowa. I mieszka w Australii. Mało już kontaktuję. Ja dwa lata temu byłam tam ostatni raz. Co roku jeździłam. Bo chciałam się nią nasycić, nacieszyć. Ponieważ teraz ona już nie bardzo kontaktuje. Ja dzwonię prawie codziennie. I ona wie, że jak ja dzwonię, to ona wie, kto to jest. Ale w ciągu minuty 10 razy mnie o coś pyta, ja odpowiadam. Ona mówi, bo wiesz, bo ja nic nie pamiętam. Ona ma rozkoszny charakter, jest ciepła, niemęcząca. Uśmiechnięta, lubiana przez ludzi. No i tam dzwonimy do siebie, ja już nie pojadę. Nie pojadę, bo nawet nie wiem, czy ja jestem jej tam potrzebna. To nie jest rozmowa, to za długa podróż, żeby pojechać na tydzień. Jak pojechać już na 3-4 tygodnie, nie mogę tam siedzieć i w kółko, i ona jeszcze głucha do tego trochę, więc ja głośno muszę krzyczeć. Ani jej, ani mnie to już niczego nie da. Ja już nie pojadę, ale jest tam duża rodzina. I teraz ja mam jedną córkę. Ona ma dwoje dzieci, pięcioro wnuków i już dwoje prawnuków, więc jest tam naprawdę duża rodzina. I te jej dzieci i moja mężem utrzymują stały kontakt. Ja już nie muszę tam jeździć. Już przerzucamy to na następne pokolenie. Niech oni będą w kontakcie i to się rozkosznie układa. Byłam z moją córką i z jej mężem i z małym, bo oni mają chłopczyka małego. Byłam dwa razy w Australii z nimi. Po drodze przeżyliśmy potworny dramat. Moja córka z pierwszego małżeństwa miała córkę. Cudowną dziewczynę,
którą od drugiego roku życia tej córki chowała sama. Rozeszła się z tym pierwszym mężem i ta moja Olejnka, nasza moja wnuczka, zapadła na grypę niby. W ciągu 5 dni nie było dziecka, bo to się okazała sepsa galopująca, dziecko poszło. No moja córka, skończyło się dla niej życie właściwie. Że gdyby mi związać ręce, to ja bym była niemowa. No, ale to trochę ja mam, tak mamy, że mówimy rękami, tak. No i co by pan jeszcze chciał usłyszeć? Pani wspomniała, że pani mama wyemigrowała do Australii, pani tak. siostra. Moja też. Siostra wyszła. Jak do tego doszło w ogóle? Jak doszło do tego? Mieszkaliśmy we trzy w Katowicach i miałyśmy takiego znajomego, pana Sztybla, który miał bratanka w Australii. Bratanek w Australii bardzo chciał się ożenić z Żydówką z Polski, a moja siostra już miała troszkę lat. Bardzo się dobrze bawiła, miała dobre, ale za mąż nie wyszła i mama zaczęła kuć żelazo, żeby korespondencyjnie, żeby się jakoś... Ten wujek w Katowicach powiedział do mojej siostry, przepraszam bardzo, ale ja muszę łyk kawy, powiedział, ja ci kupię bilet tam i z powrotem. Jedź, zobacz, nie zechcesz, wrócisz. Moja siostra popłynęła do Australii, została, wyszła za mąż za tego brata. Takie sfatane małżeństwo, bardzo szczęśliwe. To był wspaniały facet, prosty dosyć, bardzo sobie cenił, że taką królewnę dostał. Bardzo udane, piękne dzieci. No on już nie żyje, no moja siostra jest teraz sama. I została tam, to już jest prawie 60 lat. Ale jak się urodziło pierwsze dziecko, mama poszła na emeryturę, to postanowiła pojechać, wyemigrować do Australii, do mojej starszej siostry. Tutaj się nie mogła doczekać wnuków, bo ja pierwszy raz wyszłam za mąż za wspaniałego człowieka, który mnie oczarował. To był znany wtedy w Polsce sprawozdawca sportowy, starszy trochę od Bogdana Tomaszewskiego, przedwojenny jeszcze, Witold Dobrowolski. To była gwiazda radiowa. No, zafascynowało mnie to, ale dzieci, moja mama już tutaj, wnuków się nie mogła doczekać. Więc jak moja siostra tam urodziła, to mama po prostu wyemigrowała do mojej siostry. I jak ja tam popłynęłam pierwszy raz, paru latach, jak mama już tam była. Mama bardzo chciała, żebym ja została w Australii. Ja już tu byłam w drugim małżeństwie, właściwie między pierwszym a drugim. I mama mówiła, że ja jej serce rozdzieram na pół. No to ja jej powiedziałam, wiesz, ja wiem, ale to nie ja was zostawiłam. To wyście wyjechały. Ja mam swoje życie i pracę i w Polsce. Ja się nie nadaję na emigrację. Ja nie mam zawodu takiego, który mogę wykonywać. Ja jestem humanistka. Czym ja tu w najlepszym wypadku mogę być? Nie wiem, ekspedientką w sklepie. A ja mam swoje życie już tak poukładane i ciekawe. Ja to lubię. Więc nie zostałam w Australii. Tam były próby sfatania mnie. No, bez sensu to wszystko. To były lata. To były lata. Zaraz panu powiem. To było. Mama wyjechała. Moja siostra jest teraz w Australii 60 lat. To który to? 59. O, gdzieś tak. 59. W 57 chyba moja siostra wyjechała, a mama wyjechała 2-3 lata później. A ja popłynęłam
pierwszy raz do Australii, bo to statkiem jeszcze wtedy z Genui popłynęłam w 64. Tak. Tak. No nie chciałam być na emigracji. Do dzisiaj nie żałuję tego. Ja rzeczywiście nie nadaję się na emigrację. Spotkałam kiedyś takiego żydowskiego emigranta z Polski, który mieszka w Danii. To takie bardzo piękne zdanie powiedział. Co ja na to poradzę, że Wisła szumi do mnie po żydowsku? Do mnie nie szumi po żydowsku, bo ja nie znam żydowskiego. Ale ja należę tu, ja jestem tutaj u siebie. Ja jestem dzisiaj, przeprowadziłam sądownie sprostowanie moich danych osobowych. Zmieniłam rok urodzenia, zrobiłam się rok starsza, co nieczęsto się kobietom zdarza, ale chciałam mieć swoją datę. Zmieniłam, mam w dowodzie autentyczne imiona moich rodziców. Nie jest Emil, jest Rachmiel, moja mama nie jest Maria coś tam, Maria Eugenia, tylko jest Gustawa. Ja chcę dożyć życia jako ja, ale tu, bo ja tu jestem u siebie. Wbrew temu, co się czasem, no, coraz częściej niestety, dookoła dzieje. Mam to w nosie. Tu jest moje miejsce. O. A jeśli chodzi o rok 68 i to... Wie pan, ja tak, o dziwo, ja pracowałam w radiu, w programie, który był no, stricte politycznym programem, program pierwszy informacyjny. Ja nie należałam do partii nigdy. W Katowicach, jak zaczęłam pracować, to tam zaczęły się jakieś naciski, żeby zapisać się do partii. Ja powiedziałam wtedy, nie mogę się zapisać do partii, bo ja strasznie nie lubię być skądś wyrzucana. A mówię na ogół to, co myślę i nie chcę być wyrzucona, to się nie zapiszę. Dali mi spokój. Jak mojego męża przeniesiono z Katowic do Warszawy, do redakcji sportowej w radiu, potem w telewizji, to... No to ja miałam już prosto z radia do radia, mogłam sobie wybrać redakcję i pracowałam w tym pierwszym programie. I początkowo w tej redakcji z kraju i ze świata było dwoje niepartyjnych. Jedna Chojnowska, co to jakby ktoś powiedział, że sami partyjni pracują, to nieprawda, jest Chojnowska. I mój szef, Olek Lubański, to jeszcze lepiej. Bo i w kierownictwie jest ktoś bezpartyjny. Potem doszło trochę młodzieży. No, przyszedł Jacek Kalabiński, taka postać znana już później. Był słynnym tłumaczem tego przemówienia Wałęsy, We People. Nie żyje już Jacek. Także ja nigdy do partii się nie zapisałam, ale w 68 roku, jak się zaczęła, nie wyrzucono mnie, krótko mówiąc, z radia. Mówię, ja nigdy nie chodziłam z tabliczką, że jestem Żydówką, kto chciał, to wiedział. Nie było tego tematu w ogóle do tej pory. A potem nie wyrzucono mnie. Jak była w radiu weryfikacja, wszystkie. To ja byłam akurat w Australii, miałam półroczny urlop bezpłatny. Jak wróciłam, to już ta komisja weryfikacyjna była rozwiązana i trzeba by dla mnie z powrotem ją powołać. Mój szef właśnie bezpartyjny, Olek Lubański, jakoś to załatwił, że ja już na komisji nie stanęłam żadnej i tak do emerytury dopracowałam w radiu. A czy pani mówi o komisji weryfikacyjnej ilu... U dziennikarzy w radiu, tak. Tak, wszyscy dziennikarze byli weryfikowani.
Ja nie, bo jakoś, znowu mówię panu, jedno ogniwo z łańcuszka jeszcze się odezwało. Tak przetrwałam do emerytury. I sobie teraz bardzo chwalę ten czas emerytury. Niestety lata strasznie szybko lecą, ale to jest właściwie poza okresem w Zatrzebiu, w tym domu dziecka. To jest taki drugi mój przyjemny, dobry okres w życiu. Nie mam problemów materialnych. Córka wyszła drugi raz za mąż, pozbierała się po śmierci tej Oleńki naszej. Ten mały jest rozkoszny, świetny facet, ma 4,5 roku teraz. Ona wróciła do... Znowu jest ta sama Kasia, co była kiedyś, sama radość. Wchodzi do mieszkania, to naprawdę jakby słońce weszło. Także mam dobry okres, tylko że martwię się, że już krótki. No, ale nie myślę o tym. Ja staram się żyć tak, jakbym miała żyć wiecznie, albo jeszcze godzinę. Nie myślę o tym. Przyjdzie, na to nie zajmuję się czymś, na co nie mam wpływu. O. A moglibyśmy jeszcze wrócić do samego początku, bo tak. W zasadzie tą opowieść pani zaczęła od momentu, kiedy pani wchodzi do getta. Natomiast ja chciałem zapytać, jakby mogła pani trochę opowiedzieć o swojej rodzinie właśnie we Lwowie przed wojną. Jaka to była rodzina? Tak, dobrze, dobrze, jak dobrze. Jak się pani wychowywała? Tak. Myśmy byli tak zwanymi... To była taka lwowska zaasymilowana inteligencja. U mnie w domu się nie mówiło po żydowsku. Oczywiście przestrzegało się jakichś tam świąt, bo u babci, babcia z dziadkiem w domu na pewno rozmawiali po żydowsku. Moja babcia miała we Lwowie w rynku, naprzeciwko słynnych Lwów lwowskich, duży sklep z kapeluszami. Była modystką. Siłą rzeczy do tych klientek bardzo różnych nie mogła po żydowsku mówić, mówiła też po polsku. To była ta część ze strony mamy. Dziadek był z prowincji, gdzieś spod Lwowa. Pierwszy w Lwowie zjawił się brat mojej babci, taki Abraham Szyc. Łebski facet, bardzo doszedł do wielkich pieniędzy w Lwowie. Dwie wielkie kamienice w rynku. W jednej z nich zajmował całe piętro, mieszkał. Na dole miał firmę swoją. Miał hurt tych detali właśnie do kapeluszy. Ale to taka była firma znana już. W ogóle ożenił się bogato. Także ta część, a babcia miała ten sklep z kapeluszami. A z drugiej strony, od strony ojca, trochę będę w megalomanię szła. Ojciec był księgowym, ale podobno profesor Balaban, znany historyk, wielka postać, miał brata, który miał córkę. I córka, bratanica słynnego profesora Balabana, wyszła za mąż za mojego pradziadka Altera. Także takie miałam korzenie, no powiedziałabym już prawdziwie żydowskie. Nawet więcej, bo to on był znanym, w encyklopedii jest jako jedyny historyk narodu żydowskiego w Polsce. Historii Żydów polskich. Także mieliśmy
Myślę, że moi rodzice mieli pracowite, ale dostatnie życie. Ze służącą w domu zawsze. Bo mama pomagała babci w sklepie. Ojciec do pracy szedł. Moja siostra jeszcze złapała trochę takiego luksusowego życia, bo jak się urodziła, to miała bonę, Niemkę. Pierwszym językiem, jakim ona mówiła, to był niemiecki. Ta moja siostra poszła do szkoły, nie mówiła po polsku, ale szybko zaczęła mówić i kompletnie zapomniała, że zna niemiecki. Ale jak pojechała do Niemiec na roboty, do Bauera, to bardzo szybko zaczęła mówić po niemiecku. I ta jej Bauerka mówiła do niej, ty musisz tutaj u nas zostać, bo jak wróci z Ostfrontu ten nasz Hans, to on się z tobą ożeni, bo ty musisz być nasza, tak świetnie mówisz po niemiecku. A reszta rodziny, reszta poszła w Bełżcu przez komin. Duża rodzina była. Zostałyśmy trzy. Dziewczynki, bo kobietom jednak łatwiej było. W 1939 roku mój ojciec dostał powołanie do wojska. Po dwóch tygodniach wrócił, bo armia polska nie miała dla tych rekrutów ani mundurów, ani butów, ani karabinów. Gdyby wtedy został w wojsku, tak sobie czasami myślę, no, miał szansę przeżyć. Ale nie, wrócił do domu. I we Lwowie, w getcie, jak już w ostatnim takim etapie, w takim baraku mieszkaliśmy z dziadkami jeszcze i mężczyźni dostawali przepustki do pracy. Takie ekipy wychodziły za mury, za getto. I mój ojciec, i brat mojej mamy, bardzo piękny mężczyzna, i dziadek wychodzili do pracy. I dostawali przydział chleba. Ja do dzisiaj mogę wyrzucić, jeśli mam, kawior do śmieci. Co pan chce? Nie umiem wyrzucić kawałka chleba. I ja nie muszę jeść obiadów. Mnie wystarczy właśnie, że jest chleb. I tak miałam całe życie. Ojciec wracał z tej pracy i miał taki kawałek chleba. I mama na noc kładła ten chleb w tym baraku. Mieliśmy tam dwa czy trzy łóżka i szafę przed tym. Kładła na szafie, żebym ja nie ściągnęła tego chleba. A ja nie mogłam spać, tylko wpatrzona w ten chleb. Później się od mamy dowiedziałam, że mój ojciec szedł do pracy z tym chlebem i zamieniał go na paczkę papierosów. I ja myślę, że to jest jakaś skaza genetyczna. Ja zaczęłam palić, jak miałam 15 lat. Bo tak było modnie. Wszyscy palili, więc ja też. Tylko wszyscy, jak zaczynają palić, to mają zawroty głowy, niedobrze im. Mnie od pierwszego papierosa bardzo to smakowało i tak jest niestety do dzisiaj. Ja 70 lat palę. Jeśli można mówić o jakimś genie u alkoholików, to ja myślę, że jest to samo być może u palaczy. Ja mam po ojcu to, że ja jestem urodzony palacz i nie mam zamiaru oczywiście tego już zmieniać. Zresztą ostatnio taka pani anestezjolog, miałam taki mały zabieg, no wypełnia się ankietę i takie są pytania, czy pije, czy pali. No pije 3-4 razy w roku, dwa kieliszki, a palę, bo palę. I mówię do niej, i wie pani, i już nie pójdę na odwyk. A ona mówi, wie pani, jako lekarz mogę pani powiedzieć, że to byłaby głupota. No i tak przy tym zostanę. Muszę mieć kawę, papierosa. Nie mam tak dużo przyjemności, a coś mi się jeszcze
należy. I tak sobie żyje. Rodzina, no. A jakie były losy taty? Właśnie, o, nie dokończyłam. Wychodzili do pracy i tego dnia dziadek nie wyszedł z nimi, tylko mój ojciec i brat mojej mamy. I nie wrócili z pracy. I już ich załadowali do pociągów i z pociągu uciekł jeden z pasażerów i zjawił się u nas w tym baraku z taką karteczką małą, którą napisał mój ojciec. I to był dzień urodzin mojej siostry. Zresztą w ogóle ona była jego ulubieni taką czułą struną. I napisał, ten brat mojej mamy, Mundek, był farmaceutą i był oficerem Wojska Polskiego. I przygotował sobie dawkę trucizny, Veronalu. I powiedział, że on to ma, bo nie będzie jakiś żołdak niemiecki strzelał do niego. Jeszcze sobie wyobrażał, że to się strzela. I w tym pociągu on zażył tę truciznę, także on nie dojechał do Bełżca. A mój ojciec napisał trzy zdania, które pamiętam oczywiście. Mundek wziął Veronal, ja jadę do Bełżca i do mojej siostry, bo to jej urodziny były, że życzy jej w życiu więcej szczęścia niż on miał. A dziadkowie, właśnie się zastanawiałam, jak to jest, przecież to byli rodzice mojej mamy. Co moja mama czuła, wychodząc z getta i zostawiając tych dwoje starych, no wtedy mi się wydawało starych ludzi, dzisiaj to dla mnie młodzież prawie, że, bo mieli po 60 parę lat. Musiało to być dla niej straszne. Ale w getcie już w ogóle były jednostki, już nie było ludzi na ulicach, bo to już była likwidacja. I taki jeszcze jeden wątek. Moja mama po wojnie mi mówiła, że chodziła po tym getcie i widziała tych ludzi i mówi, i widziałam żywe trupy na ulicy, że oni chodzą, ale tylko mnie to nie dotyczyło. Ja miałam żyć. Była taka jakaś witalność w niej. I myślę, że po niej miałam też taką pewną twardość. Ja jestem twarda właściwie. Jestem, nie wiem, czy uparta, czy konsekwentna. W życiu zaczynam coś robić i żebym miała zdechnąć, to ja to dokończę. Mogę nie zacząć w ogóle. Ale jak zacznę, to padnę, a dokończę. 25 lat załatwiałam sprawę rekompensaty za mienie pozostawione za Bugiem. 25 lat. Pierwszych 12 to tyle, że zgłosiłam, że zgłaszam pewne roszczenia, ale była cisza. A potem przez to Stowarzyszenie Lwowiaków tak naciskali, że Sejm uchwalił w pewnym momencie, że może przeznaczyć na te rekompensaty 20% wartości tego mienia, które tam zostało. I wtedy ja się rzeczywiście za to wzięłam, ale ja nie miałam ani jednego papierka. Nie wiedziałam, jak to naprawdę miał na imię. Jak, nic nie wiedziałam. Wiedziałam, że Łyczakowska 63 to jest mój dom, bo to pamiętałam. I że w rynku są te dwa domy brata mojej babci. Ale pojechałam do Lwowa, do archiwum. Tu przesiedziałam w archiwum akt dawnych pół roku, dzień po dniu, odszukując w ogóle jakieś dane, bo przecież ja nie miałam ani jednego aktu zgonu. Nic, to wszystko przez komin poszło. Parę lat w sądzie załatwiałam w sądach i w Urzędzie Stanu Cywilnego akty zgonu.
w archiwum na Długiej dowiedziałam się, jak naprawdę mieli ci moi bliscy na imię. Tak było u nas, że nikt nie używał imienia, jakie miał naprawdę, jakie miał w papierach. Tylko ten brat babci Adolf, zawsze był dziadek Adolf. Okazuje się, że on był Abraham. Mój ojciec był Milek. Stąd mama po wojnie, jak uwierzytelniała te wojenne papiery, zrobiła z niego Emila. Ale mój ojciec miał na imię Rachmiel. Moja mama była Gienka w domu zawsze. Ale się okazało, że jest Gustawa. Więc nikt nie używał imienia takiego, jakie miał. Nie tylko dlatego, że to były żydowskie imię, tylko tak jakoś. Mundek, brat mojej mamy, ja do dzisiaj nie wiem, jak miał na imię. Mundek. Na pewno miał jakieś, myślę, że hebrajskie imię, bo takie się dawało. Nie wiem. I nawet myślałam, że może wrócę do tego archiwum akt dawnych i znajdę, jak on miał naprawdę na imię. Czyli musiała pani w związku z próbą uzyskania tego odszkodowania, musiała pani dotrzeć do prawdziwych danych o swojej rodzinie. Musiałam uśmiercić ich, akty zgonu. Przeżyłam tam zresztą rzecz niesłychaną zupełnie. Bo tam na Długiej są dwa archiwa, akt dawnych i akt późniejszych. W tych akt dawnych jest osobny dział tych ksiąg z Lwowa. One nie są kompletne, ale dużo ich jest. A po drugiej stronie też było archiwum akt dawnych, ale nie, wcześniejszych chyba. Ja chciałam się dowiedzieć o losy, znaczy chciałam jakieś dane zdobyć mojej prababci. I poszłam do tego drugiego archiwum. Młoda, bardzo sympatyczna dziewczyna z zawodu archiwistka. I ja jej mówię, że chciałabym odszukać jakikolwiek dowód prababci, która zginęła w czasie wojny. I może to być akt urodzenia, akt małżeństwa. Ona mówi, a może akt zgonu? Ja mówię, wie pani, akt zgonu nie wchodzi w rachubę, bo jak nas wyrzucali z naszych mieszkań Niemcy, no to myśmy wstali i wyszli. A prababcia była osobą niechodzącą, leżała. I Niemcy otworzyli okno i wyrzucili łóżko razem z prababcią. A ona na to mówi, no ale może zrobili akt zgonu? Więc nie wiedziałam, czy się rozpłakać, czy się roześmiać. Dziewczyna pełna dobrych chęci, ale tak kompletnie bez wyobraźni. Co Niemcy wyrzucili Żydówkę przez okno i zeszli na dół i zrobili akt zgonu, tak? To naprawdę to jest tak straszne, że aż śmieszne. To wiele czasu spędziłam w tym archiwum, pół roku szukałam papierów, potem wszystko przez sąd, parę lat to trwało, 3 lata trwały te korespondencje między Urzędem Stanu Cywilnego a sądem, bo tu był przecinek nie taki, tu było tire. To było, czy to dwojga nazwisk, czy to niewyobrażalne to było. Ale jak Sejm uchwalił, że 20% wartości, osobny budżet się robi na te zaburzańskie roszczenia, no to ja się za to wzięłam. I to zajęło 13 lat, bo pierwszych 12 lat tyle, że złożyłam, że mam roszczenia. I te 13 lat niewyobrażalne, co to się wyprawiało z tym. Jakich dokumentów chcieli. Ostatnie ruchy to były takie, że ja mam przedstawić dowód, że moja rodzina, że mój ojciec, dziadek, że byli obywatelami Polski. To niby co ja miałam przedstawić. Nie ma takiego dokumentu. Ale to wojewoda warszawski decydował o tym. Miałam bardzo dobrą adwokatkę, bratanicę mojego pierwszego męża. Świetna dziewczyna i świetny adwokat.
doprowadziła do tego, że pan wojewoda uznał, że byli obywatelami, bo miałam akty ślubu ich. Wszystko poza oficjalnym papierkiem, że byli obywatelami. Ale byli. Kamienice, że mieli. No, każdy mógł mieć. Austriak mógł mieć, Rosjanin mógł mieć, Niemiec. Każdy mógł być właścicielem kamienicy. Ale się udało. W sumie po 25 latach, a po 13 naprawdę zegarmistrzowskiej roboty. Półtora roku temu dostałam odszkodowanie. Dostałam połowę tego, co myślałam, że dostanę, bo do nas jesteśmy dwie spadkobierczynie tego jednego domu, bo te w rynku odpadły zupełnie. Nie zajmowałam się tym, bo to dalszy ciąg rodziny tego, powiedzmy, dziadka, brata mojego, to gdzieś za granicą, w Argentynie, w Brazylii, zostawiłam to w ogóle. To jest majątek dopiero naprawdę. Ale ta jedna kamienica to na Łyczakowskiej, to tylko my dwie zostałyśmy. I myślałam, że dostanę 20% i tę połowę wyślę mojej siostrze. To nieprawda, bo jej połowa, jej 10% przepada. Idzie do Skarbu Państwa, bo ona nie ma obywatelstwa polskiego. Więc dostałam 10%, ale i tak byłam bardzo zadowolona, że doprowadziłam sprawę do końca. Bo tak ja mam, że ja studia skończyłam w takiej biedzie, w takim głodzie, że naprawdę myślę, że 80% ludzi rzuciłoby te studia i poszło do pracy. Ja przeżyłam studia na chlebie z musztardą albo chlebie z białą rzepą, którą kroiłam i soliłam i ona miękła. I to było moje pożywienie w czasie kilku lat studiów. Powinnam była, gdybym miała zdrowy rozum jakiś, rzucić studia, pójść do pracy i cześć. Ale jak zaczęłam, to musiałam skończyć. Bo tak mam. Proszę wybaczyć, ale ja jeszcze chciałbym, żebyśmy jednak cofnęli się do tego getta, bo też tak. Chciałem zapytać o dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest taka, pani wspomniała tutaj o momencie przeprowadzki do, w cudzysłowie, do getta. Jak to wyglądało? Czy mogłaby pani opowiedzieć? Tak, oczywiście. Z Łyczakowskiej nas wyrzucono z mieszkania i przyszedł Ukrainiec, który dostał to mieszkanie. I to jeszcze nie było getto zamknięte, to była dzielnica żydowska. Początkowo. I myśmy się przeprowadzili, pamiętam, na ulicę Słoneczną. Sama jestem zdumiona, ile adresów ja pamiętam. Miałam 7 lat. I to ten Ukrainiec, który przyszedł, to myśmy nie mieli, z przydziałem na to mieszkanie, myśmy nie mieli prawa zabrać niczego. Mama zapytała go, czy pozwoliłby zabrać moje łóżeczko dziecinne. Sypialnia, wszystko, pianino, wszystko zostawało. To on powiedział nie. Już dosyć naspaliście się na miękkim. Nie dał nam tego łóżeczka. Na Słonecznej to była gigantyczna kamienica, dwie oficyny. Nie wiem, dlaczego prześladuje mnie zapach tego domu, tej kamienicy w ogóle. Nie wiem, czy to zapach biedy, czy brudu. Nie umiem panu powiedzieć. Nigdy w życiu potem takiego zapachu nie znałam. Tam był specyficzny zapach. I tam było tak, że jak były akcje tak zwane, te dwie oficyny miały oczywiście długie piwnice. I mężczyźni z naszego domu, chodzili do pracy jeszcze, robili tak, że zamurowywali koniec tego korytarza piwnicy z nami, z kobietami i dziećmi, nie małymi, żeby nie płakały. I któregoś dnia, i myśmy tam rano zbiegali do piwnicy, oni
stawiali mur. Koniec korytarza piwnicy z jedną piwnicą był odcięty. Przeżyłyśmy tam z mamą kilka akcji. Mojej siostry już nie było we Lwowie. Któregoś dnia spóźniliśmy się. Myśmy z mamą zbiegły, jak mur już stał. Mama była w fartuszku, w kieszeni miała jakieś grosze z zakupów. Więc stanęłyśmy w ostatniej piwnicy przed murem. Weszłyśmy, tam była na ziemi balia wielka, na której siedziała kobieta z małym dzieckiem, takim przy piersi. I mama ją pyta, co pani tu robi? Ona mówi, pani zostanie. Ja już tu przeżyłam kilka akcji. Ja nie mogę chodzić za mur, bo mnie nie chcą wziąć z małym dzieckiem, bo ono może płakać. I myśmy stanęły. No i korytarzem tak widziałyśmy, jak idą latarki. Po kolei do każdej piwnicy zaglądają, aż przyszedł do naszej piwnicy. Powiedział raus, kobieta wzięła dziecko i wyszła, a moja mama stanęła bokiem przy drzwiach, ze mną za sobą i po niemiecku powiedziała do niego, zjęła obrączkę, dała mu w łapę i powiedziała, żeby w nas został. I on wyszedł. Wziął obrączkę i poszedł. A nie, powiedział jeszcze do mamy, co pani z tego, że ja panią co ci z tego, że ja cię zostawię, jak tu zaraz przyjdzie drugi kontrolować. To mama powiedziała, nie martw się, to on mnie będzie miał na sumieniu i nie ty. I on wziął obrączkę i poszedł. Za chwilę rzeczywiście latarki tego coraz bliżej, to przychodzi Ukrainiec tym razem. I mówi, o, a co wy tu robicie? To mama wyjęła z kieszeni śmieszne jakieś pieniądze, grosze, które miała resztę z zakupów jakiś. I zdjęła ze mnie dwa kolczyki, takie żabie oczka niebieskie, potrójne takie, maciupeńkie. I dała temu Ukraińcowi w łapę te grosze, pieniądze i te kolczyki. Ukrainiec wziął pieniądze, wziął mamy rękę, położył jej moje kolczyki na jej dłoni i powiedział, daj to Detynie, daj to dziecku. I poszedł. I myśmy przeżyły tą akcję. Trzeci już nie przyszedł. Także mówię, ile to jest takich ogniwek, zbiegów okoliczności, trafu, szczęścia, nie wiadomo, opatrzności, nie wiadomo czego. Że my możemy dzisiaj rozmawiać o. Tak, tego Ukraińca nie zapomniałam, bo jego ja rozumiałam. Daj to Detynie. Ale Detyna i tak już potem nie miała tych kolczyczków maluśkich, bo poszły na jakiś chleb albo na coś. Bo wspominała pani też o tym, że była pani taką łączniczką. Tak, tak, tak. Jak to się stało? Wie pan, dziecku było, ja miałam tak zwany dobry wygląd. Dzięki temu w ogóle i mama i ja. Mama była brunetka, ale niebiesko oka. Nie miałyśmy takiej urody, nie mówiłyśmy też, nie żydłaczyłyśmy, mówiłyśmy czystą polszczyzną. Było łatwiej. Dziecku było łatwo dosyć wydostać z getta, no już nie mówiąc o tym, że wrócić z powrotem, bo to wpuszczali oczywiście. Nie wiem, jak ja to robiłam, ale wiem, że 2-3 razy wychodziłam właśnie jako łącznik do Niuśki, która załatwiała jakieś dokumenty fałszywe. Moja mama miała taką metrykę, ja miałam prawdziwą po tej dziewczynce z Opatowa. Ale mama miała taką metrykę, że jak się wzięło pod światło, to było widać poprzednie nazwisko. Więc żyła w wielkim strachu w Warszawie. Miała takie pomysły dziwne, znaczy ja nie wiem czy dziwne, właśnie mówię o instynkcie. Niemcy rozróżniali Żydów nie po tym, jak mówili, bo dla nich polski to był polski, czy żydłaczył, czy nie, to w ogóle nie do odróżnienia. Po lęku w oczach.
I żeby się temu nie dać, to mama, jak widziała dwóch, trzech taką wachtę, podchodziła do nich i pytała o byle co. O urząd, o ulicę. Wtedy im do głowy nie przyszło, że ona się ich boi. Także miała takie, no takie pomysły. Pomysły na przeżycie. Ale a propos czego to powiedziałam, to już nie wiem. A propos... aha, ja się pytałem o to, że była pani... wychodziła tak, pani z domu. Tak, no więc wychodziłam po te papiery głównie. I biegiem wracałam do getta. Do getta wpuszczali łatwo. A wyjść za płot nie było tak trudno, bo to były, wie pan, różne dziury. Jednak ten handel jakoś Żydzi się wyprzedawali. Ludność polska kupowała za grosze różne rzeczy. Więc tam były te dziury w płotach. Widocznie jakoś. Nie pamiętam, jak wychodziłam. Pamiętam, jak wracałam. I że biegiem wracałam, bo się ciemno robiło i chciałam być z powrotem w getcie na czas. A jak się zmieniały warunki w getcie? W getcie? No po tej Słonecznej, co to była już taka dzielnica żydowska, to w getcie było strasznie, bo pamiętam taki wiadukt, chyba most, co się przechodziło właśnie do zamkniętego getta i mieliśmy furmankę, na której były jakieś nasze rzeczy, właśnie szafa jakaś, kubka węgla i Niemcy tam stali, zatrzymywali i pamiętam, że z naszej furmanki kazali wysypać połowę tego węgla i puścili nas dalej. I trafiliśmy wtedy już nie do mieszkania, tylko do baraku. Chyba pamiętam, jak się ulica nazywała, Jakuba Hermana. Sama nie wierzę, że to pamiętam. Długi barak, łóżko obok łóżka, tyfus, wszy, koło mnie kobieta umierała na tyfus. Do mnie wszy szły bardzo chętnie, ale widocznie coś nade mną czuwało, że nie przyszła taka z tyfusem. Krótko mówiąc, tam przeżyliśmy do końca. Do likwidacji w ogóle. A jeszcze dziadek i inni mężczyźni z tego baraku w kieszeniach wynosili codziennie trochę ziemi i wykopali dół w tym baraku pod stołem. Na dzień się kładło jakiś tam chodnik i stół stał, a pod tym się robiła taka dziura, gdzie przeżyliśmy też jakąś tam akcję. Są jeszcze jakieś paskudne rzeczy, o których nawet nie chcę mówić. Nie jestem w stanie. Bo kiedyś wyszłam z babcią, mama została w tej dziurze, ja z babcią wyszłam, bo dziadek pracował na budowach, kładł parkiety i nas wpuszczali tam. Tam było ciepło, miło i tego dnia nas nie wypuścili. Jak myśmy wróciły z babcią, to barak był zamknięty na klucz, a ci już siedzieli w tej piwnicy i babcia... Nie będę mówiła tego, dobrze? Krótko mówiąc, ja tak długo krzyczałam mamo, mamo, że mama spowodowała, że otworzyli, dziadek otworzył drzwi i nas wpuścił. A babcia chciała stać w takiej komórce, to ja wiedziałam, że to jest bez sensu. Cicho było jeszcze, te samochody, co wywoziły, jeszcze nie dojechały do tej dzień. Nie jestem w stanie o tym akurat mówić. Bo państwo, pani z mamą i z siostrą wychodzą przed likwidacją. Siostry już nie było dawno w Polsce. A, siostry już nie było. Była Niuśka i dała te papiery na nazwisko Węgrzynowicz. Odwiozła ją pociągiem do Warszawy. Naprawdę dzielna dziewczyna, bo siedziały w innych przedziałach, bo sobie zdały sprawę, że gdyby kontrolowali
dokumenty, to w jednym przedziale siedzą dwie dziewczyny, które mają identyczną datę urodzenia, identycznych rodziców, wszystko identyczne, tylko jedna się nazywa Węgrzyn, a druga Węgrzynowicz. Więc siedziały osobno, ona odwiozła moją siostrę do Warszawy. Ona wielkie zasługi miała. Notabene powojenne były rozterki. Przekonana jestem, że ten Tadzik, który miał nas odwieźć do Warszawy, był w zmowie z tym Kołczem. Że się podzielili tym dobrem, nazwijmy to. Ale po wojnie Nuśka wyszła za mąż za Tadzika. Mieli trójkę dzieci. Mieszkali tu na Pradze. Byłam u nich kiedyś. O, przepraszam, dotknęłam. Byłam u nich kiedyś, jak się dostawałam na studia, nie miałam gdzie, było 2-3 dni egzaminów. Ja nie miałam gdzie spać, zadzwoniłam oczywiście do Nuśki, u nich spałam. On wodził za mną wzrokiem, jakby ducha zobaczył, ale nie było żadnej rozmowy. I potem ja miałam taki dylemat, powiedzieć jej coś? Mają trójkę dzieci, on jest bardzo dobrym ojcem i mężem. Bardzo kochaj. Co mi to da? Natomiast jeśli idzie o gestapowca, to w Katowicach po jakimś czasie moja mama się dowiedziała, że ci dwaj bracia, jeden, który mieszkał u nas, ten drugi, który studiował germanistykę, który nas ograbił na tym dworcu jako gestapowiec, takim z kluczem do tego komisariatu, powiedzmy. Na pewno on był służbowo tam był na dworcu. Mama się dowiedziała, że obydwaj bracia prowadzą komis w Zakopanem. No nie każdemu wtedy dawano prawo prowadzenia komisu. Więc ktoś, kto poinformował mamę, powiedział, oni pewnie już są w UB też. A ja powiedziałam, mamo, jak wiesz, że on jest, to powinnaś to zgłosić. A mama powiedziała, wiesz, jesteśmy same trzy kobiety. Przyjdą w nocy, zamordują nas i pies z kulawą nogą się o nas nie upomni. Niech Pan Bóg go już rozliczy. I nigdy nie ruszyła tej sprawy. Oni nie tylko tam prowadzili komis, ale później, jak ja już mieszkałam po studiach, drugi raz, jak byłam w Warszawie, prowadzili stację benzynową na tak zwanym klinie na Koszykowej, tam naprzeciwko Koszyków. Kupowałam raz chyba tylko benzynę u nich. Jak się dowiedziałam, kto prowadzi tę stację, to kupowałam w innych stacjach raczej. Ale los jest tak śmiesznie złośliwy, że w prywatnym życiu trafiłam na Kołczównę. Śliczną dziewczynę, która była przyjaciółką mojej przyjaciółki, jest do dzisiaj. Nigdy jej niczego nie powiedziałam, tylko chciałam ustalić, czy ten, który nas, tego nie byłam pewna, czy ten, który nas zatrzymał na dworcu, to był jej ojciec, czy jej wujek. I w tym roku znowu towarzysko spotkałyśmy się i ja ją zapytałam. Czy to twój ojciec, czy wujek był takim znanym tenisistą i studiował germanistykę? Ona powiedziała, mój ojciec. I tyle. A natykałam się na nią parę razy w życiu, bo ona po ojcu miała ciągoty sportowe, grała w tenisa. Mój mąż życie spędził na Legii po pracy każdą godzinę. Ja tam dużo czasu spędzałam i kiedyś siedzieliśmy tam, rozmawiali, starzy ci tenisiści, amatorzy tenisiści, ładna dziewczyna, ktoś zapytał, zagrasz w tenisa? Nie, bo się, nie mam rakiety, nawet to ja powiedziałam, ja pani pożyczę rakietę. Ona powiedziała, nie, dziękuję, bo się śpieszę i wyszła. Ktoś z tych starszych panów powiedział, ładna dziewczyna wyrosła z tej Kołczówny. To jak ja usłyszałam, komu chciałam rakietę dać. To raz. Drugi raz, już wiele lat później,
Nie pamiętałam, jak ona wyglądała. Jesteśmy w Zakopanem, w ośrodku tym sportowym. Pijemy kawę, dziewczyna jakaś, nazywa się już zupełnie inaczej, z synkiem, ja z małą moją Kasią. Zima, ciemno, ona musi jechać do domu, to ja panią odwiozę. I wsiadłyśmy w samochód. I ona mówi, Boże, jak ja lubię tutaj bywać, tu całe moje dzieciństwo. I tutaj tak nas pamiętają, bo każdy tu pamięta Kołczów. Myślę, Boże, zaraz w drzewo wjadę, kogo ja odwożę do domu. Także nasze losy się ciągle gdzieś stykały. Nigdy jej nie powiedziałam niczego, bo co ona jest temu winna? Nawet powiedzmy, że ta biżuteria mojej mamy zabrana przez niego, może gdzieś w jej spadkowych zbiorach jest. No to co? Co ona na to, co ona winna temu? Nie ma odpowiedzialności zbiorowej. A co jej będę psuła życie takimi wiadomościami, kim był tatuś? Nieważne. Nie ma już jego, nie ma mojej mamy, nie ma tego wszystkiego. Ja wiem, czy to warto ocalić od zapomnienia, to zbyt ohydne wszystko razem. A ja tego żydostwa nie chciałam później, bo uważałam, że jest to okres strachu okropnego. Ja miałam 14 lat, jak miałam pierwsze wrzody dwunastnicy, jako odbitkę tego, co się działo wcześniej. Ale uważałam też, że to taki czas wstydu, upokorzenia, że tak jak, nie wiem, jak na szczura polowali na mnie, że to było coś szalenie upokarzającego i wstydliwego. Nie, że oni się mieli wstydzić, ja się musiałam jakoś wstydzić za to. I nie chciałam do tego wracać. Tak jak powiedziałam, dosyć tego nieszczęścia, wystarczy tego żydostwa. Ale potem mnie wessało znowu to żydostwo, bo nic się na to nie poradzi. Jak się człowiek tak urodził, ja nie wybierałam tego. Tak jest i już. Nie powiem, że to jest święty naród, bo mamy swoich paskudnych ludzi, jak każdy naród. Ale w sumie ja go mam prawo krytykować, bo jest mój. Mnie wolno, a innym nie. Może pani opowiedzieć o Stowarzyszeniu Dzieci Holokaustu, tak, to znaczy tak. O pani zaangażowaniu? Tak, wie pan, na zebraniu tak zwanych starych Żydów, myśmy tak mówili, to było Stowarzyszenie Żydów Poszkodowanych przez III Wojnę Światową, długo się to nazywało jakoś, taki kombatancki właściwie. Ja byłam na tym zebraniu. Po zebraniu w tej kawiarni, gdzie był teatr, stała Kasia Meloch. I takim głosem ona tak mówiła, jest na świecie taka organizacja, co się nazywa Dzieci Holokaustu i to dotyczy tych, którzy nie ukończyli 15 lat, jak się wojna skończyła. Jeśli to kogoś interesuje, to niech się do mnie zgłosi. Do niej podeszłam. Powiedziałam tak, mnie interesuje. I się zapisałam. Trochę czasu minęło, jak dostałam wiadomość, że przy Żichu, w tej salce, tam gdzie potem synagogę zrobiono, jest zebranie tych właśnie, co to się zaliczają do tej grupy Dzieci Holokaustu. I przyszłam na to zebranie. Ze zdumieniem się dowiedziałam, że ta organizacja, do której ja jako jedna z pierwszych się zgłosiłam, i która właśnie powołuje, to jest powołujące do życia organizacje, to wysłuchałam sprawozdania kilkudziesięcioosobowej, a może więcej, delegacji tego stowarzyszenia, które jeszcze nie istnieje,
z wizyty w Ameryce, gdzie byli przyjmowani przez, no, przez tamtejszych Żydów. Czyli to, kiedy to było? No, kiedy organizacja powstała, musiałabym sprawdzić, ale, dawno. Ale lata 70. czy później? Tak, chyba tak, tak. Troszkę później. Chyba później, tak. Krótko mówiąc, w imieniu organizacji, która właśnie się zawiązuje, było sprawozdanie z wycieczki uczestników tej organizacji, której jeszcze nie ma. I wtedy wybraliśmy zarząd. Była Zosia Zaks, bardzo czynna osoba. Wybraliśmy Kubę Gutenbauma na przewodniczącego. Bardzo to trafny wybór był, bo jak on przychodził do jakiegokolwiek urzędu załatwić coś dla nas, to on nie musiał mówić w imieniu jakiej organizacji przyszedł, bo to było bardzo dobrze widać. Ale on załatwił szalenie dużo. On był taka Zosia Samosia. Wszystko on musiał zrobić sam. Bardzo dokładnie, bardzo solidnie. I rzeczywiście te wszystkie kontakty z tą światową organizacją, te świadczenia materialne, to wszystko Kuba załatwił fantastycznie. Ja miałam numer legitymacji, nie wiem, 7, 9, to, ale potem była zmiana legitymacji i już teraz mam 29. Przez musiałam się posunąć dla uczestników tej wycieczki. Ja nie miałam nawet za złe, że mnie nie zawiadomiono. Ale rozmawiałam potem właśnie z Kasią Meloch, która mnie na początku zapisywała. I mówię, Kasiu, to nieprzyzwoite, co się odbyło. A ona mówi, bo wiesz, ty byłaś na tej liście, ale nie wiem dlaczego Zosia Zaks cię skreśliła. Ja mówię, wiesz co, ja nawet nie mam jej za złe, że skreśliła. Znaczy inaczej, ja jestem zadowolona, że nie pojechałam, bo ja bym się nie nadawała na to, żeby mieszkać u tych bardzo religijnych Żydów, gdzie dwie lodówki, dwa komplety garnków. Ja bym się... Nie byłabym szczęśliwa na takiej wycieczce i dobrze, że nie pojechałam. Notabene do dzisiaj nigdy nie byłam w Ameryce, bo jak już gdzieś leciałam w świat, to do Australii. Także nigdy nie byłam w Ameryce i jakoś Ameryka się chyba obejdzie bez tego. Znaczy, bo ja też się pytam o te Stowarzyszenie Dzieci Holokaustu w takiej perspektywie, no, raczej pewnej podobieństwa czy wspólnoty doświadczenia, że pani tam spotkała ludzi o podobnych zrzeszeniem. Tak. Czy wtedy też jakby pani zaczęła, no nie wiem, czy patrzeć na swoje doświadczenie w inny sposób? Nie, czy... nie, nie. W identyczny sposób. Nic się nie zmieniło. Ja się od momentu, jak zaczęłam być jakimś dojrzałym człowiekiem, starałam się taką ścianę postawić szklaną. Nie wracać do tego, bo czułam, że to się źle skończy, że to można oszaleć. Ja się próbowałam od tego ratować. A tam, no, były same takie jak ja osoby. Wszyscy mieli te większy, mniejszy, niektórzy mieli w miarę jakiś łagodny, bo przeżyli oboje rodzice, bo jakoś tak łatwiej im się układało. Wie pan, wracam do tego momentu, jak mieszkaliśmy we Lwowie, w tym domu na Słonecznej, co to jeszcze otwarte getto było. Jak myśmy wróciły z mamą z tej akcji, co to te pierścionek i kolczyki poszły i myśmy zostały, to ktoś tam z lokatorów powiedział, że naprzeciwko naszych okien, w tej drugiej oficynie, było mieszkanie takiego znanego adwokata lwowskiego. Bardzo zamożni ludzie. I on miał w ścianie sejf pełen, no, pełen dobroci, pełen bardzo dużo, duży majątek tam był. Jak weszli do niego mieszkania, to on otworzył ten sejf i powiedział, bierzcie co chcecie. I oni wszystko wzięli i jego też całą rodzinę.
I moja mama mówi, popatrz, co to znaczy mieć jakieś szczęście. Myśmy się wykupiły za śmieszne jakieś w ogóle grosze. A tu poszedł taki majątek i jego też zgarnęli na ten samochód, bo ciężarówki podjeżdżały. I tam w tym domu myśmy przeżyły kilka takich akcji, bo to różne były. Raz były na futra. No to odpruli z mojego płaszczyka taki karakułowy kołnierzyk. Taki popielaty jakiś karakuł. Drugi raz była akcja tylko na dzieci. Nikogo nie zabierali, tylko szukali dzieci. I tam było takie mieszkanie, że z przedpokoju pierwsze drzwi to było do kuchni. Połowa była oszklona. Nie wiem, co za pomysł miała moja mama. Już byłam duża dziewczynka. Posadziła mnie na nocniku na środku tej kuchni. I oni weszli, popatrzył do kuchni, ja na tym nocniku i wyszli. Także no naprawdę to jest tak strasznie trudno coś wytłumaczyć logicznie. To nie ma logiki. Są czyste przypadki. Kiedyś mama mnie zasieliła w łóżku, w podpierzy. Różnie. I strasznie dużo tego jest. I nie trzeba tego przeżuwać, bo to nie jest zdrowe. Ja chciałem jeszcze zapytać. Pani miała kontakt z TSK Żetem w Katowicach? Z czym? Z klubem żydowskim, z towarzystwem. Tak, tak, tak. Ta Nata mnie wciągnęła. A w Warszawie, potem jak pani się przeprowadziła do Warszawy? Ja uważałam, że to automatycznie myśmy tam były zarejestrowane w tym TSK Żecie, w gminie, że to się automatycznie przenosi do Warszawy. Okazuje się, że nie. Ja tutaj nie należę w Warszawie do gminy, bo to wcale nie poszły te papiery z Katowic tutaj. Natomiast się dowiedziałam kilkadziesiąt lat później. Był pierwszy międzynarodowy zjazd dzieci Holokaustu w Jerozolimie. I ja pojechałam, jeszcze pracowałam w radiu wtedy chyba. Wzięłam magnetofon, dostałam niepełne zaproszenie, że zakwaterowanie i jedzenie to nie, bo to pojechały trzy inne osoby, taki Leszek Alerhant, Kasia Meloch i jeszcze taka lekarka, co to gdzieś tu pod Warszawą mieszka. A ja dostałam bezpłatny bilet od Elalu. I tam nagrywałam jeszcze z jakimiś ludźmi z Polski i koczowałam u tych dwóch dziewczyn, które miały pokój normalny w Jerozolimie. Znowu nie wiem, dlaczego to panu mówię. A, o stowarzyszeniu. No więc od tego czasu, jak się zgłosiłam do Kasi Melo, że ja chcę do tego należeć. Ja należę, bo uważam, że trzeba, że ja potrzebuję tego. Ja przyjeżdżam raz na rok, mamy zjazdy tutaj, jakie już krajowe. No i muszę popatrzeć, czy te wszystkie małki moje są, czy żyją. Pogadam, popalimy razem, bo tam jest takie kółko palących. Pogadamy. Ja nie wiem, często nie wiem, jak mają na nazwisko, ale one mi są potrzebne. Dobrze mi robi, jak ja widzę, że one są, że się one się kontaktują ze sobą, się przyjaźnią, cały rok się jakoś tam spotykają, kontaktują. I ja się wracam do domu zadowolona, że one są. Taką mam potrzebę. Bo zresztą tu w muzeum często używamy tego, tak? Mówimy o pierwszym pokoleniu, drugim pokoleniu i tak dalej. To znaczy, że punktem odniesienia jest zagłada. I ja chciałem zapytać z pani perspektywy, teraz jak pani myśli o swoim losie, czy doświadczenie właśnie okupacyjne, doświadczenie zagłady jest tym doświadczeniem, które w jakiś sposób determinowało,
Czy zdeterminowało Pani życie? Jak no, z całą pewnością takie realne życie. Przecież gdybym ja miała normalnych rodziców, mieszkanie, no gdyby nie było tego, co było, to ja bym była normalnym człowiekiem, który nie głoduje na studiach, który no, normalne życie. A to było coś, co kompletnie zmieniło wszystko. Całą rodzinę straciłam. Poszli przez komin w okropnych warunkach. W 1945 roku moja mama, jak w tym pokoiku mieszkałyśmy na Chorzej, co to nie miał dachu, to mama chciała, uważała, że my wracamy do Lwowa, do naszego domu, mieszkania. No ale się okazało, że nie wracamy, bo Lwów już nie jest w Polsce. Zostałyśmy w Warszawie właśnie w tym pokoiczku. Kompletnie, to kompletnie przewróciło nasze życie. Ja to tego wszystkiego, co panu tu dzisiaj długo opowiadam, nie opowiadałam tego mojemu mężowi tak, no w tym sensie, że mówiłam to usiądźcie, to wam opowiem. Nigdy. Tam po fragmencie coś kiedyś się przebyło. Nie opowiadałam tego również tak po kolei mojej córce. Ale ona na przykład mówi do mnie, mamo, widziałaś ten teatr, tam gdzie teatr żydowski na Placu Grzybowskim, to jest Deutsche Bank. Ja mówię, tak Kasiu, bo teatr nie jest w stanie utrzymać, tam są duże koszty, musiał wynająć. Ale akurat Deutsche Bank, to bardzo jej się nie podoba. I ona nagle czuje sama potrzebę, ona chce się też zapisać do... Poprosiła, żebym ją zapisała do gminy. Ja mówię, wiesz, ja wzięłam kiedyś te papiery, ale to jest tyle pisania, że ja się nie zapiszę już. Ja należę do dzieci, należę do TSKŻ-u, płacę składki, nieregularnie, ale wyrównuję wstecz, ale do gminy niekoniecznie. Ja w tym takim religijnym życiu żydowskim raczej nie uczestniczę. Byłam raz chyba w synagodze, jak był sonny dzień, właśnie z Baśką Schmidt. Ale nie. Nie mam takiej potrzeby. Nie wiem też, nie wiem kiedy są te święta. Nigdy nie wiedziałam. Ja w ogóle nie lubię świąt. Ani chrześcijańskich, ani żydowskich, ani nie lubię świąt. To jest jakaś może dwoistość, nie wiem. To stowarzyszenie jest mi potrzebne. Tak. I uważam, że bardzo dobrą robotę robią, bo w tych szkołach to Inka Sobolewska bardzo się tym zajmowała, żeby trochę oświecić ten w sumie ciemny naród. No jak ta archiwistka mi mówi, że Niemcy wyrzucili babcię przez okno, ale poszli na dół i zrobili akt zgonu, no to widać, jak strasznie mało wiedzy jest wśród naszych... Albo może jest bardzo po prostu taka sfokusowana, specjalistyczna w jej przypadku. Nie, ale o całej wojnie mało wiedzą. Mało albo wcale, albo w ogóle ich to nie interesuje. Właśnie się zdziwiłam, że moją córkę to okazuje się interesuje. Ja ją pytałam, ona dwa razy wychodziła za mąż. Za każdym razem. I ja wychodziłam dwa razy. Pierwsza rzecz, jaką mówiłam, to mówiłam, czy ten Piotr wie, że twoja mama jest Żydówką? To Piotr powiedział, tak oczywiście, ale co mnie to obchodzi? No to jest w porządku. Bo uważam, że to jest u nas w Polsce coś, co trzeba powiedzieć. Nie wiem, może się będą rozchodzić, bo znam takie przykłady, że nagle po 20 latach mąż mówi, ty parszywa Żydówo, bo się dowiedział właśnie. Nie wolno ukrywać, ale to mnie się wydaje, że wśród normalnych ludzi to nie ma znaczenia. Ale może się okazać, że ma znaczenie. Także moim mężom to mówiłam i mojej córki mężom to mówię.
bo tak przyzwoicie trzeba powiedzieć. Nie wiem, co w czyjejś głowie się może wylęgnąć. Trzeba o tym powiedzieć. To jest jakaś skaza dla niektórych. Dla niektórych to nie ma w ogóle znaczenia, dla niektórych to jest wyróżnienie może, nie wiem. Ale to jest coś, co w naszych warunkach trzeba uprzedzić. Tak. Czyli w relacjach takich pani, że tak powiem, osobistych, to nigdy raczej nie miało znaczenia nigdy. Dla pani partnerów? Nigdy. Nigdy. No wie pan, jakbym trafiła na takiego, dla którego to ma znaczenie, to pewnie bym nie byłbym moim partnerem jednak. Tak. Ale tego tematu się w ogóle nie poruszało. To było oczywiste, że tak jest. No, bierze kobietę z niebieskimi oczami albo z zielonymi i bierze taką, która ma korzenie żydowskie albo tatarskie. Nie, to różnie. No, przez ten kraj się przewalało tyle w te i w te, a szczególnie u mnie tam na wschodzie, w Galicji. Ja nie wiem, może jakaś prababcia była atrakcyjna, może jakiś Tatar. Nie wiem tego. Przecież tu nikt nie ma takiej całkiem czystej krwi. Tylko nie chcę wiedzieć o tym. To niemożliwe. Ja mam te kości policzkowe takie wystające. Nie wiem dlaczego. No. A czy chciałem jeszcze zapytać, czy pani była w Lwowie? Po wojnie? Po wojnie. Dwa razy byłam, tak. Raz byłam, bo jeszcze pracowałam w radiu i była wycieczka z radia do Lwowa. I ja oczywiście pojechałam. No i próbowałam wejść do tego mieszkania mojego. I chciałam, i nie chciałam. To była niedziela, schody te, co były, poręcz ta, co była, wszystko. Dom z zewnątrz odmalowany, podwórko okropne. No, weszłam na to pierwsze piętro, zadzwoniłam, ładne drzwi, inne. Nikt mi nie otworzył. Ja byłam zadowolona, że nie otworzył, chyba tak gdzieś. Myślę, że się... Drugi raz byłam z taką, już prywatnie pojechałyśmy z taką moją koleżanką, która też miała, i ojciec był architektem, tam willę postawił, mieszkali. No pojechałyśmy razem i byłyśmy w tej hipotece we Lwowie, bo ja tam jednak papiery jakieś już wiedziałam, kogo szukam. No więc miałam oryginalne papiery własności domu, tak, już takie poświadczone. Przez ukraińską stronę, rosyjską wtedy jeszcze. Nie, ukraińska, już Ukraina była, tak. Także byłam dwa razy we Lwowie i też nie weszłam do tego mieszkania, też mi nikt nie otworzył. I dobrze. Ja to mieszkanie widzę tak, jakbym przed chwilą z niego wyszła, ale nie muszę go sprawdzać dzisiaj. Tak, na pewno kompletnie inne życie bym miała. Po pierwsze mieszkałabym we Lwowie, a nie w Warszawie. Miałabym inne środowisko, innych przyjaciół, no inne życie by było. Miałabym babcię, dziadka, ciotki, wujków, no byłaby rodzina, a tak to byłyśmy trzy. Czy mi też chodzi o takie poczucie, że to rzeczywiście... może inaczej, że jest to najważniejsze, no bo wiadomo, że to zdeterminowało tak. W jakiś sposób, znaczy no zdeterminowało pani życie, ale też moje pytanie to jest też takie pytanie, czy jakby te wydarzenia wpłynęły na jakby to, były najważniejszym wydarzeniem pani życia. Czy wpłynęły na to, kim jestem? No też. Niewątpliwie tak, bo wie pan, byłam w Australii, bo właśnie już tak co roku jeździłam, żeby się nacieszyć jeszcze tą siostrą, póki ją mam. I byłyśmy w restauracji.
obok, w węgierskiej takiej restauracji, obok siedziały cztery osoby, dwa małżeństwa i podeszli do nas, bo to znajomi mojej siostry. I moja siostra mówi, że to jest siostra przyjechała z Polski, jedna z tych Węgierek mówi, o mój mąż jest z Polski. I on się stał koło niej, odzywa się i mówi, tak, ja przepraszam, że źle mówię po polsku, ale wie pani, ja wyjechałem z Polski, jak byłem małym chłopczykiem. Ja mówię, to ile pan miał lat? On mówi, 11. To ja mówię, wie pan, jak ja miałam 11, to ja byłam starym człowiekiem. Mały chłopczyk wyjechał z Polski, tak. A ja byłam, naprawdę, ja byłam dojrzałym, starym człowiekiem. Także staram się nie wracać do tego, bo to jest bez sensu. To było, było potworne, ale tego się już nie zmieni, tak było. Ze zgrozą patrzę na cieniutkie zapowiedzi, że są ciągoty w tę stronę. To bardzo jest, to jest smutne, to jest przykre, straszne, smutne, że po tym, co się wydarzyło, mogą jeszcze się takie ciągoty odzywać. Ale taki jest świat. Ja tego nie zmienię. Żałuję tylko, że mi przychodzi dożywać starości, na którą nie narzekam, bo ja jestem teraz, mam dobre życie teraz. I że kończę go w takim niesmacznym, w niesmacznej atmosferze. To jest smutne. No. Boże, ile ja gadam? Pani Leno, dziękuję za rozmowę. Chciałbym jeszcze zapytać na koniec, czy jest jeszcze coś, co chciałaby pani dodać, cokolwiek, co chciałaby nie, pani powiedzieć? W tej chwili myślę, że nie, może mi się coś przypomni, ale raczej nie. Bo ja właśnie chciałam pana zapytać, który wątek pana interesuje, interesował pana każdy z tych wątków. Myślę, że mi nic na razie nie przychodzi do głowy. Mówię panu, ja nie grzebię w tym. Ja nie czytam też książek z tego okresu. Znaczy, tych książek moich rówieśników. Wszyscy teraz piszą. Nie wiem, kto to czyta. Wszyscy tylko piszą. I każdy z nas może napisać książkę. To jest prawda. Tylko będziemy sami nawzajem to czytać. Ci, którzy powinni to przeczytać, to ich to nie interesuje. Więc ja nie piszę książki. Miałam taki okres, wie pan, ja dobrze sypiam. Całe życie dobrze spałam. Dzięki temu przeżyłam, nie wiem, czy wspomniałam, że miałam 13 czy 14 lat, kiedy już miałam wrzody dwunastnicy, no to przed wojną była choroba mężczyzn w ogóle, bo to jest na tle wegetatywnego układu nerwicowego. Kobiety rzadziej, a dziecko to już w ogóle na to nie chorowało. Więc jak leżałam w szpitalu pierwszy raz w Katowicach, to przychodzili lekarze mnie oglądać, bo to kuriozum była dziewczynka z wrzodami. I naprawdę ja przeżyłam do dziś, dzięki temu, że dobrze sypiałam, bo na tych parę godzin ten układ się wyłączał. I przyszedł jakieś dwa lata temu moment, że ja przestałam sypiać. I te sceny, wie pan, o których tutaj mówiłam, zaczęły do mnie wracać. Przedtem mi się to nie zdarzało. I powiedziałam to mojej przyjaciółce. Ona powiedziała, słuchaj, są dwie metody na to. Albo powiedz to komuś, albo napisz. Ja siadłam i spisałam kilka tych scenek. I wie pan, że zaczęłam sypiać znowu. Musiałam to gdzieś wyrzucić widocznie. Takie działanie terapeutyczne po prostu. Tak, to ona miała rację. To trzeba albo opowiedzieć, albo
albo napisać. Przelałam to na papier, zaczęłam sypiać i znowu. Teraz miewam takie, o dzisiaj zasnęłam o 4 nad ranem. Wracają niektóre, może dlatego, że byłam z panem umówiona, może myślałam o tym, nie wiem. Ale ja naprawdę nie jeżdżę na te psychoterapeutyczne spotkania. Ja sobie z tym jakoś radziłam. Postawiłam taką szklaną ścianę, ale ona się okazała w pewnym momencie nie bardzo szczelna. Radzę sobie. Myślę, że ja po mamie jestem, wbrew pozorom, dosyć twarda. I uparta, albo wytrwała, nie wiem co to jest, coś takiego siedzi.